Rozdział drugi Dziwne zainteresowania ludą Gdy się rankiem obudziłam, poszłam do kuchni coś zjeść. W jadalni siedzieli wszyscy moi bracia. Poznałam Tofiarza oraz Tomka, ale ostatniej dwójki nie widziałam na oczy, gdyż byłam zbyt zmęczona, by się z nimi przywitać. Tofiarz pisał z kimś na telefonie otwórz nawias, pewnie jakieś sprawy służbowe zamknij nawias. Tomek zajadał się bułką z pomidorami, Marko pił kakao. A najmłodszy z nich, Ludoł, otwórz nawias, jesteśmy rówieśnikami. Bo ma 13 lat, zamknij nawias, grał w coś na Nintendo Switch obsypany diamentami. Hahaha, ha, ha, ha. zesrałaś się gwiazdo Motyl. Nagle krzyknął mały karakan Ludoł. Ignoruj go, taki już jest. Próbował mnie pocieszyć, Marko. Jak już to on się zesrał? Ha 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 ha. Powiedział opryskliwie Tomek Diabelny. Dobra, wszyscy zamknijcie się. Wasza trójka do siebie. Gwiazda musi coś zjeść. Wkurwił się Tofiasz, wskazując na resztę braci. Gdy Tomek, Marko i Ludow sobie poszli, poszłam zrobić sobie kanapki z sałatą i pomidorem. Zjadłam wszystkie emotikon słodkie oczka. Gdy miałam wyjść z pokoju, zawołam mnie tofiasz. Gwiazdo Motyl, poczekaj. Chcę z Tobą poważnie porozmawiać. O co chodzi? Tutaj mamy trzy zasady, które musisz stosować. Jakie? Zapytałam. Po pierwsze, nie tańcz makareny o godzinie 21.37, gdyż znajdziecie demon i porze. Po drugie, żadnego gejowania się. A ostatnie to, żadnego kazirodztwa. I tyle. Trochę dziwne te zasady. Pomyślałam i poszłam w stronę swojego pokoju. Mijając pokój Ludę zauważyłam jasne światło dobiegające z jego pokoju. Zajrzałam przez dziurkę od klucza. Nic nie widziałam. Próbowałam otworzyć drzwi i otworzyłam je, bo były otwarte. Gdy weszłam do jego pokoju, szokował mnie ten widok. Były porozwieszane flagi LGBT, wszystko było różowe, a na łóżku leżał strój pokojówki. Co do kurwy? Pomyślałam i próbowałam zajrzeć do jego łazienki. Ten widok również mnie przeraził. Widziałam ludę, jak robił czynności, plus osiemnaście z jakiś dziadem żabą. Ludo, co ty odpierdalasz? Gwiazda Motyl, jak śmiesz wchodzić do mego pokoju bez niczyjej zgody. Kim jest? Do cholery ten facet. Pytam się karakana wskazując na starca. To mój sugar daddy, aka mój chłopak. Masz z tym problem? Co tu się odpierdała? Chciało mi się w tym momencie płakać. Nie mogłam uwierzyć, że Ludoł jest gejem i ma szugardadii. Nagle słyszę dźwięk metalu uderzającego o coś. Gdy się otknęłam, zauważyłam Tofiarza, który trzymał patelnię oraz Marko i Tomasza za nim. Kątem oka zauważyłam Żabiego dziada nieprzytomnego pod prysznicem. Pewnie Tofiarz właśnie uderzył go. Patelnią! Ludo, co ty odkurwiasz? Weź spierdałaj, to mój boj i mam prawo z nim żyć. Nagle Ludo ubierze swojego Sugar Daddy i skacze przez okno, spierdalając od pocisków strzelby tofiarza. Baha ha 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 ha, nara frajerzy. I zniknął za ogrodzeniem. Koniec rozdziału drugiego.